Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj kolejny raz znajdujemy się w FIFA, ale ja was ostatnio tutaj tymi odcinkami z FIFA zawalam. Dzisiaj robimy SBC o piłkarze miesiąca MLS, czyli Carlosa Vela. Ja już miałem jedną jego kartę i o dziwo pod koniec spotkania ta wersja oceniona na 87 albo 88 bodajże. No robiła mega różnica, oprócz tego, że właśnie słabsza noga to ma tylko dwie sztuczki. W sensie dwie gwiazdki, a sztuczki techniczne tylko aż cztery, no to nie jest zła karta, okej, okay? Tylko że no przez tą słabszą nogę no ciężej mi się trochę rozgrywa te akcje, ale niemniej jednak postanowiłem sobie go zrobić, bo tamta poprzednia wersja grała u mnie dość dobrze, no i co, ja tutaj już sobie zrobiłem te SBC, możecie sobie zapauzować i zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej. Przypalamy tutaj o dziwo tylko no Robben i ten Infor, coś było więcej warte. Ale ogólnie te ceny kart 83 też dużo poszły w górę. Bo wyzwanie to było od tego Totsa, nie? Z EFL. No i co, wysyłamy drugie SBC z Major League Soccer. Tutaj dość dużo miałem kart w klubie, więc to też dużo mnie nie wyniosło. Między innymi ten Rodrigo niewymienny. No i co, wysyłamy ostatni skład. I możemy przywitać już w naszym klubie Carlosa Vele. Z nagrodą oczywiście za piłkarza miesiąca MLS. A właśnie, dzisiaj bez słuchawek jak coś, bo mi się zepsuły, więc tutaj grafik Dawid będzie na pewno bardzo wdzięczny, że nie ma tych słuchawek, bo mówił, że ciężko się robić. No więc no, więc dzisiaj będzie miał łatwiej o miniaturkę. No i co? Carlos Vela. W ogóle fajne te flary są, w sensie te pomarańczowe z pod MLS. Nie wiem, czy wcześniej też tak było, ale chodzi o te, no bardzo fajne. No i co, Carlos Vela już w naszym klubie, wersja oceny na 90, więc myślę, że z ławki jak najbardziej taką kartę warto sobie zrobić. To jest, powiedziałbym, taki mały, znaczy no taki drugi Sterling. W ogóle, co myślicie o tym, że w ogóle EA dało kartę wspominkową Rabiotowi, świętującego miejsce w drużynie sezonu w 2018? Co jak co, ale to już naprawdę jest, no możecie wyrazić swoją opinię w komentarzu, bo jak miał się o tym rozwodzić. A właśnie, Sissoko SBC było i ten McGuddy, to Sissoko kosztuje około 100 tysięcy, ale ostatnio rzuciłem wam odcinek z właśnie otwierania totsów i o dziwo dodatkowe totsy dostałem dzisiaj, czyli nie wiem co dzisiaj jest, wtorek chyba, bo przyznawali te karty, które ten podstawowe wersje trafialiśmy tych kart w właśnie tym openingu i właśnie dostałem takie karty. Oprócz tego Ter Stegena, bo właśnie tego Ter Stegena trafiłem w paczce po odcinku dosłownie, nie? Więc dodatkowe te karty Team of the Season byśmy trafili, ale oczywiście Ilej musiało coś... Ilej, trzeba powiedzieć Ilej. Dobra, nieważne. Ilej jak zwykle musiało coś odwalić, więc normalnie byśmy mieli plus te kilka tosów. Ale to nie teraz, nam zostało jeszcze dwie paczuchy, więc otworzymy je sobie teraz, bo dlaczego nie? Najpierw tą otworzymy, duża złota paczka premium. Może jakiś walkout poleci, chociaż w sumie te walkouty i tak nie zwracają za dużo. Bo te niektóre karty serio po grosze. Stoją, są ekrany. Francja, SP, to Lisa może, Drax, nie, Rabio, dobra. Pomyliły mi się flagi. Nie wiem jak, ale dobra. Więc co, wyślę od razu sobie to na Quixel, ok? Bo potem po odcinku, nie ukrywam, że dość dużo czasu mi zajęło z tymi kartami, że tak powiem, oswojenie się. I ostatnia paczka za Carlosa Vele, może jakiś walkout? No niestety nie ma walkoutu. W ogóle bardzo dużo jeszcze po odcinku końcu wydałem na te karty, nie? W sensie na paczki, więc i naprawdę niewiele walkoutów poleciało, więc nie polecam otwierać tych paczek. Ja sobie wszystko na Quixel wyślę, bo po co się to trzymać. No i co, dzisiaj odcinek był... Myślę, dość krótki, ale myślę, że fajny. Macie składy przestawione, więc jakby ktoś chciał sobie zrobić tego Vele, to jak najbardziej polecam. Tutaj macie jeszcze na wypoczynku, więc też macie najpierw zrobić, żeby wiedzieć, że po prostu nie wydajecie pieniędzy w błoto. Ale że ja grałem tą wersją ocenioną na 88, no to wiem, że to i tak jest zawodnik, który będzie robił tą różnicę. No i co, ja się z wami żegnam. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Możecie podsyłać pomysły na następne filmy. No i co, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i pionowo.